Myślisz, że znasz kanwę? To się zaraz okaże, bo dzisiaj mam dla ciebie kilka sztuczek w kanwie, które są niesamowite. Poprawiają jakość, przyspieszają pracę i poprawiają twój komfort pracy w kanwie. Także lecimy. Bierzcie kawę, lećcie do kanwy. Gra słowna: kawa, kanwa. Rozumiecie? Chodźcie do końca. Trick numer jeden to jest zabawa warstwami, która jest bardzo, bardzo przydatna. Kiedy macie złożony projekt, który składa się z wielu warstw, mamy jeden napis gdzieś z tyłu, drugi obrys mamy gdzieś tutaj na środku. To jest generalnie bardzo dużo warstw i chciałbym siebie w tym przypadku przesunąć gdzieś albo do tyłu, albo do przodu. No to normalnie oczywiście zaznaczacie daną warstwę, przechodzicie w zakładkę położenie, klikacie warstwy, i tutaj możecie przerzucać swoją postać do tyłu, do przodu w zależności od tego, gdzie potrzebujecie. Ale jest zdecydowanie łatwiejszy sposób. Teraz, kiedy chciałbym siebie przesunąć za napisy, to wystarczy, że przytrzymacie klawisz Control i kwadratowymi nawiasami przełączacie się pomiędzy warstwami. Zobaczcie, kiedy przytrzymam klawisz kontrol i wezmę otwierający nawias kwadratowy, to zobaczcie, że się przesuwam gdzieś tam daleko do tyłu, nawet za tło. Więc mogę przesunąć w to miejsce, w które potrzebuję, tak naprawdę ze wszystkim tak robimy. Zobaczcie, kiedy przesunę znaczek tutaj pliku w Photoshopie. Chciałbym przesunąć za siebie. To wystarczy, że go zaznaczę, przytrzymam klawisz Control i oczywiście kwadratowy nawias otwierający, zobaczcie, przesunąłem za siebie. A jeżeli chcę do przodu, czyli chcę przerzucić na samą górę warstw, to oczywiście kwadratowy nawias zamykający z kontrolą, oczywiście. I zobaczcie, przerzucam, oczywiście, do przodu. Więc to jest bardzo, ale to bardzo przydatne, jeżeli macie projekt złożony z wielu warstw i nie chcecie bawić się w przełączanie dziwnych okien. Trick numer dwa to tak naprawdę wyodrębnianie koloru albo poprawianie zdjęcia, usuwanie koloru, no. Cokolwiek coś się kojarzy z kolorem. Kiedy mamy wgraną grafikę na nasz artboard, mogę ją tak naprawdę tylko przesuwać. Jak widzicie, jest to jedno zdjęcie. Kiedy kliknę w to zdjęcie, kliknę edytuj, to zobaczcie, że mam możliwość tutaj na samej górze wybrać obszar konkretny, który no, chce coś z nim zrobić. I w tym przypadku, jeżeli przesuniecie strzałką dalej, macie pierwszy plan i macie tło. Jeżeli chciałbym na przykład usunąć całkowicie kolor z tła, to oczywiście zaznaczam tło. Canva automatycznie sama wykrywa na zdjęciu, co jest tłem, i w tym momencie zobaczcie, klikam dostosuj, i mogę na przykład zjeżdżając na niżej. Kliknąć i przesunąć nasycenie. Zobaczcie, usunęliśmy całkowicie kolor z naszego tła. I w tym momencie, kiedy wrócimy, no to jak widzicie sami, wygląda to o wiele, o wiele inaczej. Trik numer 3 to kopiowanie elementów, które jest strasznie przydatne i przyspieszające prace. Zobaczcie, kiedy mamy zwykłą grafikę, w której nie ma nic oprócz napisu, chcemy dodać tutaj elementy dodatkowe, ale wpiszę na przykład 3D, po prostu 3D niech będzie. Klikam grafikę i wybieram jakiś element, który chciałbym dodać na moją grafikę. Niech będzie ten bombel. No i w tym przypadku przerzucamy go na grafikę, mogę go po prostu przeskalować. No i chciałbym umieścić w tym miejscu. No i jest całkiem spoko, ale chciałbym tych elementów więcej. I teraz oczywiście możecie kliknąć na niego, kliknąć Ctrl C, Ctrl V. On jest oczywiście zduplikowany, możecie go obrócić, łapiąc za ten element, powiększyć, przesunąć gdzieś w to miejsce. Ale jest łatwiejszy sposób, nie musicie klikać Ctrl C, Ctrl V, przesuwać i tak dalej. Zobaczcie, że jak na i kliknę na ten element i przytrzymam klawisz Alt, to mogę go przeciągnąć w nowe miejsce, on jest zduplikowany i mogę tak kopiować co tylko chcę, jeżeli chcecie zduplikować napis, to samo, przytrzymujecie Alt, przesuwacie, voila, zrobione. Teraz kwestia jest tylko przesunięcia, zmniejszenia, przerzucenia w inne miejsce i zabawa po prostu kształtami, co jest bardzo proste, więc pamiętajcie, Przytrzymanie Alt i złapanie i przeciągnięcie myszką po prostu w nowe miejsce. Włala, gotowe. Trick numer 4 czyli cień. Czasami jest z nim problem, bo Canva niestety nie ma zbyt możliwości dłużej dopasowania tego cienia. Kiedy macie jasne tło i chcecie na przykład jasny napis, no to niestety ale jest niewidoczny, bo kontrast jest za mały. Natomiast możemy tutaj dodać cień. Więc klikam na nasz napis, przechodzę oczywiście do zakładki efekty. No i tutaj mamy nic innego jak po prostu kliknięcie cienia. I w tym momencie zobaczcie, pierwszą opcją, którą musimy tu zrobić, to zmiana koloru na przykład na czarny. Jeżeli kliknęliśmy, to zobaczcie, nasz cień wygląda w ten Sposób. Jest OK, klikamy obok, żeby odznaczyć kolorystykę i w tym momencie możemy tutaj zacząć się bawić. Więc ja bym chciał rozmyć nasz cień przede wszystkim. Jeżeli chodzi o przejrzystość, to jest maksymalna wartość. Więcej po prostu nie dodacie. I teraz najważniejsze. Jeżeli chcecie, żeby ten cień był ciemniejszy, bardziej intensywny, no to nie możecie nic zrobić w tamtej zakładce, ale jest jeden trik. Wystarczy zduplikować tą warstwę. Jak? Mówiłem w poprzednim kroku, przytrzymajmy klawisz ALT i przesuńmy nową warstwę. I zobaczcie, mamy już drugą. Mamy też trzecią. I teraz tak naprawdę pozostaje nam tylko to, żeby przesunąć jedną na drugą. Canva nas tym pomoże, bo oczywiście dopasuje to miejsce. I zobaczcie, że w tym momencie, oczywiście nie dopasowała dokładnie, ale jeżeli dopasujecie dokładnie, to zobaczcie, że w tym momencie. Macie cień o wiele, o wiele ciemniejszy. Jeżeli jest za intensywny, to albo możecie jedną część usunąć. Ewentualnie opcja numer dwa. Kliknąć w ten górny napis, bo mamy dwa i zmniejszyć jego intensywność. Zobaczcie. I w tym momencie zmniejszacie intensywność waszego cienia, więc możecie dopasować taki jaki chcecie. Piąty trik to umieszczanie tekstu za osobą. Bardzo, ale to bardzo proste w kanwie i bardzo efektowne. Zobaczcie, zaznaczam grafikę, którą mam. Jeżeli macie jakąś postać albo obiekt, którą można wykryć, to kanwa sobie z tym świetnie poradzi. Więc w tym momencie zaznaczam zdjęcie, przechodzę do zakładki tekst. W tym momencie klikam dodaj nagłówek, chociaż możecie dodać jaki element tylko chcecie. Tutaj wpiszę nic oryginalnego, po prostu boxer. I w tym przypadku chciałbym, po pierwsze, Schowam to okienko, zaznaczę mój tekst, kliknę oczywiście kolor, bo potrzebuję kolor biały, i w tym przypadku mogę zmienić font na taki, jaki chcę. W moim przypadku wybiorę sobie po prostu na przykład Anton, bo mi się bardzo podoba ten tekst. I kliknę Anton. Mój tekst się zmienił, więc mogę sobie odznaczyć, powiększyć nasz tekst, i chciałbym ten tekst umieścić za naszym postacią za naszą postacią. No i teraz żeby umieścić ten tekst za bokserem, są dwa rozwiązania: jedno proste i drugie proste. Pierwsze: zaznaczamy zdjęcie, robimy Ctrl C, Ctrl -V, czyli jest zduplikowane i jest na samym wierzchu zasłaniając oczywiście nasz tekst. W tym przypadku po prostu zaznaczam zdjęcie i klikam usuwanie tła. Canvas sprawdzi, co jest na zdjęciu, i voila, właściwie nasz tekst jest gotowy, a drugi sposób jest taki, że zaznaczacie po prostu grafikę i w tym przypadku przechodzicie do zakładki Edytuj. Musicie tutaj znaleźć w magicznych narzędziach coś takiego jak magiczne wyodrębnianie, taki żółty balonik. Kiedy to klikniecie, automatycznie tutaj oczywiście nam podpowiada, mamy możliwość użycia pędzla, mamy kliknięcie, ale automatycznie jeżeli macie kliknij. Zaznaczacie swoją postać albo jakiś obiekt, jeżeli się zgadza, klikam wyodrębni, no i tu dzieje się magia, bo w tym momencie kanwa nie dość, że usunęła tę postać, to zobaczcie, uzupełniła to, co było pod spodem. I w tym momencie nasz bokser jest ruchomy, mogę go dać właściwie gdzie tylko chcę, więc zaznaczam tutaj, mogę go na przykład zmniejszyć w ogóle i w tym momencie zobaczcie, że nasz tekst jest tam z tyłu. No i tu... Płynnie przechodzimy do efektu numer 6, czyli co się dzieje, jeżeli nie możecie kliknąć tego, co jest pod spodem, no bo warstwa na warstwie zasłania, no jak kliknąć to, co jest z tyłu, no nie da się, bo bokser nam zasłania, a nie chcemy tego przesuwać, więc teoretycznie, normalnie można by było przejść w położenie. Warstwę i oczywiście tutaj kliknąć w zakładkę. No ale po co? Skoro jest łatwiejszy sposób. No i można to w bardzo łatwy sposób ominąć. Wystarczy, że przytrzymam klawisz kontrol i będę klikał w tym miejscu, w którym potrzebuję. Jeżeli kliknę raz, zaznaczy się bokser, bo jest na samym wierzchu. Ale jeżeli kliknę drugi raz, to zaznaczam się automatycznie to, co jest pod spodem, tak jakby ominął przezroczyste piksele. To jest bardzo przydatne, jeżeli macie właśnie jakieś elementy jedne za drugim, no i nie chcecie skakać po oktach w kąbie. I ostatni trik. To totalny kozak. Zobaczcie, że w łatwy sposób można wrzucić jedno zdjęcie w drugie zdjęcie właśnie w kanwie. Pożyczmy sobie na chwilę naszego boksera, więc klikam Ctrl C, jednocześnie klikam dodaj stronę i wrzucam Ctrl -V, po prostu go tutaj. I chciałbym w środek naszego właśnie boksera wrzucić inne zdjęcie, na przykład z górami. Zrobić taki fotomontaż. Więc po prostu zaznaczam naszą postać i muszę zrobić z niej całkowicie czarny placek. Można tak powiedzieć. Więc przechodzę do zakładki edytuj i tutaj właśnie za pomocą zakładki Dostosuj, przesuwam jasność w dół, kontrast może w górę albo w dół, w zależności od tego, w którą stronę, żeby zrobiła się tutaj czarna plama bez tych wszystkich efektów. Więc światła w dół, jeżeli chodzi o cienie, to oczywiście też w dół. Zobaczcie biel w dół i mamy czarny placek. Teraz musimy to po prostu zapisać i pobrać jeszcze raz. Więc przechodzę do zakładki udostępnij, pobierz, Zmieniam tutaj tryb na PNG po to, żebyśmy mieli jak najlepszą jakość. Nie klikajcie tło przezroczyste. Po prostu zapiszcie to w ten sposób i wybierzcie sobie. Jeżeli macie więcej stron, to wybierzcie, żeby zapisało tylko tą jedną stronę. W moim przypadku, oczywiście, klikam gotowe, pobieram na dysk. I teraz, kiedy mam to zdjęcie pobrane, wystarczy przerzucić. Zobaczcie, mam to jako jedną warstwę, więc tego boksera mogę usunąć. Przesuwam sobie i rozszerzam na po prostu jakiś większy element. Niech będzie coś takiego. I zobaczcie, teraz wybieram sobie jakieś zdjęcie, w moim przypadku może to być na przykład City, chociaż możecie wybrać, co chcecie. Wybieram oczywiście zdjęcia i to zdjęcie, które mi się podoba, chciałbym wrzucić do środka. Więc na przykład wrzućmy, niech będzie coś takiego jak to, bo wygląda całkiem fajnie. I zobaczcie. Mamy jedno zdjęcie, mamy drugie zdjęcie. No i teraz chciałbym to miasto wrzucić do środka naszego boxera. Przechodzę do zakładki aplikacje i tutaj musicie wpisać blend image tylko po to, żebyście dostali właśnie tą ikonę. Kiedy w nią klikniecie, to nie pozostaje nic innego jak zaznaczyć boxera, który ma być. Wierzchnią postacią, czyli ma być na wierzchu, więc klikam Top Layer i Use Selected Image, czyli dokładnie tu nam się wgra. Oczywiście nasz boxer. Dodatkowo klikacie w drugie zdjęcie, klikacie Bottom Layer, Use Selected Image, i w tym momencie tutaj musicie zmienić właśnie tryb na screen. I zobaczcie, dostaniecie taki efekt. Więc w tym momencie mogę usunąć jedno i drugie, kliknąć Add to Design. I voilà, zobaczcie, macie zrobiony fotomontaż, w którym no, w środku jest nasza postać. Więc wydaje mi się, że bardzo fajnie można tutaj pokombinować z różnymi efektami. Tak mi się wydaje. To było tylko kilka sztuczek w kanwie, jest ich o wiele więcej i będę starał się skrupulatnie je dorzucać na moje poradniki. Daj znać, czy ty masz jakieś swoje ulubione sztuczki, o których nie powiedziałem. No i może powinienem o nich powiedzieć. Na dzisiaj to oczywiście wszystko, więc mam nadzieję, że materiał z kanwy się przydał. Jeżeli tak, zostaw lajka i subskrypcja, a jednocześnie widzimy się w kolejnym filmie.